ale niestety słony. Zrobiłeś to specjalnie teraz. Chyba wypadłem trochę słony. No. Ale też był dobry. No, ale nie moja wina, nie moja wina, że się nie taki nagrał. Kamieniem wielkim, zrobiłem tak. Oj, 8 kaczek, a ona tego nie nagrała. No, rzucę. Z 7 może było. Tak, nie. Willy Wonka! Środa, czwartek, piątek, pół weekendu wrócisz. Czy ty jeździłeś? Trochę czasu już minęło od tego klipu, który widzieliście przed chwilą. Ten w ogóle film będzie trochę chaotyczny, bo to będzie zlepek kilku dni na pewno. Znalazłam mieszkanie, to znaczy znaleźliśmy to na pewno, także więcej tutaj nie zdradzę. Ale zaczęłam sobie sprzątać właśnie w różnych moich rzeczach. W których wiedziałam, że panuje wieczny chaos, a segregowałam sobie jakby rzeczy, które bym chciała zabrać, które jednak może niekoniecznie będą mi potrzebne, jeśli chodzi właśnie o takie które pierdoły. Robiłam takie porządki w szafie, że praktycznie wrzucałam, to znaczy nie wrzucałam, ale oddaję, sprzedaję rzeczy, których nie ubieram, nie ubieram, rzeczy, których nie lubię, rzeczy, które naprawdę już ostatnim razem powiedziałam, że ale dobra, dam im szansę i tej szansy nie dostały, więc już teraz pozbywam się wszystkiego i to jest takie dziwnie, takie nostalgiczne bardzo. Ciekawa jestem po prostu, jak to wszystko wyjdzie. A teraz jest właśnie taki dziwny czas, że jakby nie jestem smutna. Nie wiem czemu, ale zawsze chciałabym tak dorywczo pracować w kawiarni, nie wiem, nauczyć się na przykład parzyć kawy. Myślę, że to było fajne. No, także jestem też w trakcie tego i w końcu poskładam te ubrania, także... Kończy się, no nie kończą mi się wakacje, tak naprawdę mam jeszcze miesiąc, ale w pewnym sensie teraz się kończą, bo ja mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia i
I przychodzi ten moment, kiedy właśnie te rzeczy zaczynają się na siebie nakładać i ja zaczynam żałować, że nie zaczęłam robić czegoś wcześniej, tylko odkładałam to. Jedną z dwóch tych rzeczy jest właśnie ogarnięcie ubrań, wrzucenie ich na Vinted, a druga to prawo jazdy, którego nienawidzę. Zabieram się do ubrania, porobiłam już chyba wszystkie zdjęcia. Zapraszam już na swoje Vinted, mówię to chyba 10 raz naprawdę, ale tym razem, kiedy na nie wejdziecie, to będą tam ubrania. To mój pierwszy raz, nigdy nie sprzedawałam niczego na Vinted, tylko zawsze kupowałam. No, więc to mam już ze sobą właśnie, sprzątanie w sumie też. Za niedługo będziemy się powoli wyprowadzać do mieszkania. To będzie chyba dla mnie najgorszy proces, bo ja nie lubię być tak pół na pół, raz tu, raz tam, bo tak najpewniej będzie. Na pewno wydaje mi się, że pojedziemy tam. Pierwsze co zrobimy, to przestawimy meble w naszym pokoju, bo tak pewnie będzie najwygodniej. I co jeszcze? Prawo jazdy. Chcę wrócić na prawo jazdy. Wczoraj, kiedy myślałam o tym, ten pomysł wydawał się dużo mniej przerażający niż jest dzisiaj rano, kiedy o tym myślę. Także teraz już będę zdawać do skutku, naprawdę. No, nie wiem, co jeszcze powiedzieć więcej na temat prawa jazdy. To jest naprawdę mój znienawidzony temat. Nienawidzę go poruszać i... Ale dlatego chcę to już mieć za sobą, bo wydaje mi się, że bardzo ciągnie mnie to do tyłu. Tak trzyma. No, myślę, że w końcu muszę się do tego zebrać i jakoś to przeżyć. Wyszedł ostatnio ten nowy serial House of Dragon, Ród Smoka. Tak się po polsku nazywa. Jestem absolutnie w tym serialu zakochana, zresztą ja pochłonęła mnie Gra o Tron. Ja obejrzałam całą Grę o Tron chyba w 3 tygodnie i to był wielki, szybki maraton. I teraz właśnie wyszedł ten House of Dragon i bardzo mi się podoba i w ogóle obsada jest wspaniała. Nie do końca ogarniam jeszcze imiona i pamiętam tylko tak naprawdę parę tych głównych postaci, tych z tymi łatwiejszymi imionami, także no, mam nadzieję, że też to się zmieni, ale właśnie ja też jeszcze nie do końca ogarniam, kto jest dokładnie kim. Wiem, że to się dzieje dużo przed Grą o Tron i... no. Ale jestem bardzo podekscytowana i... That's it. That's literally it.